Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam mój sposób na zrobienie domowej chałwy bez glutenu wegańskiej. Zapraszam do oglądania. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali 150 g sezamu łuskanego, 25 ml syropu z agawy. Na rozgrzanej patelni prażymy sezam, aż uzyska złocisty kolor, pamiętając, aby sezam mieszać, aby się nie przypalił. Tak uprażony sezam przekładamy do miski do całkowitego wystygnięcia. Po wystygnięciu sezamu mielimy go przy użyciu mynka do kawy lub blendera, pamiętając, aby sezam co jakiś czas przemieszać, aby dokładnie nam się zmielił. Tak zmielony sezam przekładamy do miski, do której następnie dodajemy syrop z agawy i całość dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną masę przekładamy do foremki, a następnie wkładamy na kilka godzin do lodówki. Teraz przekroję chawę, aby pokazać Wam, jak ona wygląda w środku. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam mój sposób na zrobienie domowego humusu bez glutenu. Zapraszam serdecznie.